Państwu, jest mi niezmiernie miło, że to właśnie ja w imieniu magnificencji rektora księdza profesora Stanisława Dziekońskiego będę mogła Państwa przywitać na tym kongresie. I tak Pani Profesor wspomniała, ksiądz rektor jest na ważnym wyjeździe służbowym. Bardzo gorąco i serdecznie Państwa pozdrawiam. Zacznę od przywitań. Wszystkich Państwa witam bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że właśnie możemy gościć Państwa w murach naszej uczelni. Szczególnie serdecznie na samym początku chciałam powitać księdza kardynała Kazimierza Nycza, który ze względów też służbowych musiał już nas opuścić, ale żeby podkreślić właśnie obecność księdza kardynała na mszy świętej, również w tym momencie jeszcze te słowa powitania. Niezwykle gorąco i z ogromną atencją witam księdza prałata Pawła Ptasznika, który, tak jak wiemy, otrzymał dzisiaj już jedną nagrodę, ale z pewnością jeszcze będziemy mogli księdza prałata tutaj gościć. Bardzo serdecznie. Witam pana Kajetana Pyrzyńskiego, honorowego konsula Republiki Perm. Także bardzo serdecznie witam bardzo serdecznie pana doktora Adama Krzyżanowskiego z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który reprezentuje organizację, która jest zacnym współorganizatorem naszego kongresu i za tę współorganizację i udział bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie witam kolejnego współorganizatora kongresu, księdza Rafała Burzyckiego, który jest i w tym momencie chciałam też bardzo serdecznie Rafałowi podziękować za pracę z młodzieżą akademicką, naszą młodzieżą akademicką, za pracę z młodzieżą w naszym uniwersytecie. Serdecznie dziękuję się za to oddanie. Bardzo serdecznie witam wszystkich członków Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Bardzo się cieszę, że tak jak wspomniała podczas mszy pani profesor w naszej organizacji w Towarzystwie Uniwersyteckim Fides et Ratio są członkowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, więc są obecni członkowie z Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z Pedagogium, z Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, z Fundacji imienia księdza Janusza Pasierba. Są również członkowie Towarzystwa Białegostoku, z Krasnobrodu, z Lublina, a także z Rzymu. Wszystkich Państwa witam bardzo serdecznie. Witam również zespoły muzyczne, zespół Moja Rodzina i zespół Guadalupe z Lublina, którego członkowie częściowo są obecni dzisiaj, a którzy wystąpią przed Państwem. Na koniec chciałam bardzo serdecznie powitać wszystkich pracowników podyplomowego studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na czele z panią profesor Marią Ryś. Chciałam też jako współgospodarz miejsca serdecznie podziękować pani profesor za wszelkie inicjatywy. Za to, że pani profesor jest wśród nas, że mamy takiego pracownika w Uniwersytecie Kardynała. Za to, że ciągle zaskakuje nas pani swoimi pomysłami i swoim ogromnym zaangażowaniem, że oprócz badań naukowych, oprócz pracy dydaktycznej, znajduje pani jeszcze właśnie na ten czas w obszarze działań społecznych, które tak bardzo są potrzebne i które tak bardzo cenimy, szczególnie właśnie te działania w obszarze rodziny i w obszarze młodych ludzi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, nie chcąc przedłużać, ponieważ Państwo będziecie długo debatowali na temat młodzieży, na temat tego, jakie działania powinniśmy podejmować, aby odkryć wszelkie problemy, wszelkie trudności, które pojawiają się w życiu młodego człowieka.
jak również będziecie Państwo dyskutować o tym, jak wspierać potencjał, jak wspierać młodego człowieka w pozytywnym rozwoju. Ja chciałam powiedzieć coś bardzo oczywistego, o czym Państwo wiecie, bo tutaj jest grono osób, którym szczególnie te problemy są bliskie. Ale chciałam powiedzieć, że problem młodzieży od lat jest problemem, który niestety właśnie pozostaje w tym obszarze i w tej terminologii problemowej. Ciągle dyskutujemy, podejmujemy różne rozwiązania praktyczne, których celem jest właśnie wsparcie młodego człowieka w rozwoju. Jest to temat bardzo ważny, bardzo potrzebny i myślę, że w każdej przestrzeni społecznej, w każdej przestrzeni czasowej ten temat zawsze będzie bardzo ważny. Ale nie znaczy to, że powinniśmy, to też nie znaczy właśnie, że ten temat będzie w pewnym momencie zakończony, że będzie już tak dobrze, że będziemy w stanie pomóc każdemu młodemu człowiekowi, czy będziemy mogli podjąć działania, które będą tymi działaniami profilaktycznymi, niedopuszczającymi do pojawiania się sytuacji trudnych, sytuacji problemowych. W każdym momencie, w każdym czasie młody człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, a szczególnie młodzi ludzie potrzebują drugiego człowieka, który mógłby wspierać ich w określonych, konkretnych, różnych, pojawiających się różnych sytuacjach społecznych. Młodzi ludzie potrzebują rodziców, potrzebują pedagogów, potrzebują duszpasterzy, potrzebują drugiego człowieka. Dlatego też ważne jest, żebyśmy my dorośli o tym wiedzieli, żebyśmy byli przekonani o tym, że młodzi ludzie nas potrzebują. Zbyt często słyszy się głosy, że młodzi ludzie w okresie adolescencji to już sami chcą decydować o sobie, że nie potrzebują osób dorosłych, że oni zdecydowanie lepiej czują się w grupie rówieśniczej. Grupa rówieśnicza jest ważna, ale uwierzcie Państwo, że wszelkie badania podkreślają, że młodzi ludzie potrzebują osób dorosłych. Ja ostatnio prowadzę badania wśród młodych ludzi bezdomnych przebywających w środowisku Berlina. Są to badania bardzo trudne, bardzo smutne, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że ci młodzi ludzie są bardzo smutni, są sfrustrowani, nie mają celu życiowego, odczuwają swoistego rodzaju bezsen życiowy. Często po każdej takiej rozmowie, po każdej kolejnej historii młodego człowieka zastanawiam się nad tym, co przyczyniło się do tego, że młody człowiek jest właśnie w tym miejscu, że jest tam, że żyje tak, jak właśnie żyją osoby bezdomne. Patron naszej uczelni, kardynał Stefan Wyszyński, bardzo wiele miejsca poświęcał młodym ludziom i w jednej ze swoich refleksji zaznaczył, że to, że młody człowiek odczuwa problemy, że znajduje się w różnych konkretnej sytuacji trudnej, to nie jest wina tego młodego człowieka. To jest wina właśnie nas, osób dorosłych i chciałabym, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, niezależnie od roli, którą w danej chwili realizujemy. Czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy pedagogami, duszpasterzami. Każdy dorosły człowiek, szczególnie teraz, kiedy mówimy o społeczeństwie inkluzyjnym, kiedy podkreślamy tę ideę społeczeństwa włączającego, społeczeństwa, które dostrzega każdego człowieka, powinniśmy o tym pamiętać, że młodzi ludzie każdego z nas potrzebują. Cieszę się, że właśnie wśród naszego grona jest wielu młodych ludzi, którzy pewnie pozwolą też nam, osobom dorosłym, usłyszeć to, czego młodzi ludzie potrzebują. To jest bardzo ważne, o czym zresztą już wspomniał ksiądz kardynał Nycz w dzisiejszej homilii. Bardzo ważne jest, żeby nawiązać dialog z młodym człowiekiem. Podstawą jest dialog i bardzo dobre relacje, wzajemne relacje. Życzę Państwu bardzo owocnych obrad. Życzę nam wszystkim, żeby te obrady, te refleksje naukowe i teoretyczne przełożyły się na pomoc konkretnym młodym ludziom. Życzę Państwu również miłych chwil spędzonych w murach naszej uczelni i dziękuję jeszcze raz za obecność. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy panią rektor o odczytanie gratulacji dla dzisiejszego laureata, księdza prałata Pawła Ptasznika z Rzymu. Wspomniałam już, że nasze sympozjum dedykowaliśmy Janowi Pawłowi II. Kto z państwa był na mszy świętej, widział, że towarzyszyły nam relikwie Jana Pawła II. Jego szczególna troska o młodzież była tak ujmująca i myślę, że to było jednym z takich bardzo istotnych motywów, że chcieliśmy najbliższego współpracownika, który był tak drogi sercu Janowi Pawłowi II i myślę, że odwrotnie, odznaczyć medalem Fides et Ratio. Ponieważ ksiądz rektor nie mógł być obecny, poprosimy o to odczytanie gratulacji w imieniu naszego uniwersytetu, a potem poprosimy naszego dostojnego gościa i laureata o zabranie głosu. Czcigodny ksiądz prałat Paweł Ptasznik, kierownik sekcji polskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodny księże prałacie. Z radością przyjąłem. Z radością przyjąłem wiadomość o odznaczeniu księdza prałata medalem Fides et Ratio. Uhonorowanie tym wyróżnieniem jest wyrazem wdzięczności nie tylko Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, ale całej wspólnoty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za wspieranie trzech papieży – Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka w promowaniu Kościoła oraz idei jedności wiary i nauki. Jest także docenieniem wieloletniej pracy księdza prałata na rzecz Polonii Rzymu. W imieniu Senatu, całej wspólnoty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz własnym składam księdzu prałatowi najserdeczniejsze gratulacje i jednocześnie życzę kolejnych lat aktywności i realizacji zamierzeń. Z wyrazami szacunku ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo państwu dziękuję. To wystąpienie nie było przewidziane w programie, więc proszę wybaczyć być może nieskładną jego formę. W Kościele Akademickim powiedziałem, że przyjmuję to odznaczenie oczywiście jako wyróżnienie dla siebie samego, ale przede wszystkim jako znak naszej jedności w pragnieniu i we wszystkich działaniach, jakie podejmujemy, aby podtrzymać pamięć osoby i nauczania Jana Pawła II. I cieszę się, że otrzymuję ten medal w kontekście sympozjum poświęconego młodzieży i trosce o młodzież, która tak bardzo zawsze leżała na sercu Jana Pawła II, począwszy od lat krakowskich, kiedy z tą młodzieżą był, i w chwilach modlitwy, i w chwilach refleksji, i w chwilach odpoczynku starał się w głos młodzieży wsłuchać po to, żeby jak najbardziej adekwatnie odpowiedzieć na jej pytania. I starał się to robić na różne sposoby. Najpierw właśnie przez słuchanie, potem przez dawanie fundamentów teologicznych i filozoficznych do odnajdywania własnej tożsamości, pisząc rzeczy trudne, jak choćby miłość i odpowiedzialność, które jednak z chęcią były przez młodzież podejmowane. A równocześnie starał się budzić ducha, budzić emocje, budzić jak najwyższe wartości przez choćby takie dzieła jak przed sklepem jubilera. Potem w czasach pontyfikatu stosował tę samą metodę. Był z młodzieżą, choćby w czasie Światowych Dni Młodzieży, podczas wszystkich pielgrzymek i na terenie Włoch, i na wszystkich kontynentach. A potem pisząc do młodzieży listy, jak choćby ten, którym zapewniał: wy jesteście nadzieją, albo w was jest nadzieja.
To nie oznaczało tego, że dziś Kościoła nie należy do młodzieży, ale oznaczało, że młodzież ma ten potencjał, w którym Kościół pokłada nadzieję. I papież z nadzieją patrzył na ludzi młodych, którzy mogą wnieść w historię Kościoła to, co przed nami, jak najpiękniejsze wartości. A równocześnie starał się zachęcać młodzież do podejmowania tego wszystkiego, co ją wewnętrznie i duchowo rozwija. Począwszy od modlitwy, poprzez głęboką refleksję, a skończywszy na dziełach miłosierdzia. I to wszystko nie jest dzisiaj rzeczą nową, chociaż wielu ludzi o tym zapomina. Niektórzy nawet chcą o tym zapomnieć. Ostatni synod o młodzieży w jakiś smutny sposób również to potwierdził, że im bardziej upływają lata, tym bardziej pamięć Jana Pawła II idzie w zapomnienie. Nie znajdziecie wiele odniesień do tego, od którego w naszym wieku w kontakcie z młodzieżą wszystko się zaczęło. Dlatego tym większe jest nasze zadanie, którzy mieliśmy tę niezmierną łaskę żyć w czasach Jana Pawła II, albo tak jak ja, którzy mieli wielki dar współpracy z Janem Pawłem II, żeby to jego nauczanie i jego troskę o młodzież, i nie tylko o młodzież, bo również o małżeństwa, o rodziny, o wszystkich ludzi, którzy chcą się rozwijać i chcą nawiązywać kontakt z Bogiem i ze współczesnym światem, żeby tę troskę następnym pokoleniom przekazywać. Dlatego raz jeszcze dziękuję towarzystwu, dziękuję wszystkim profesorom, wszystkim studentom, Państwu tu obecnym za to piękne wyróżnienie. Mogę tylko obiecać, że będę starał się wciąż w ten sposób służyć i tym najbliższym, którym posługuję w Kościele Świętego Stanisława i w Duszpasterstwie Polaków w Rzymie, i tym, którzy oczekują na to, żeby głos Jana Pawła II był nadal słyszany. Dziękuję bardzo.